Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć po prostu taki skrót tego, czym jest ruch Zeitgeist, w takim bardzo ogólnym zarysie, żeby po prostu mieć jakiś taki pogląd. I żeby to zrobić, to chciałbym Wam powiedzieć troszeczkę o tym, o historii tego w ogóle, jak ruch się rozwijał, założeniach dotyczących struktury organizacyjnej ogólnie oraz takich podstawowych, powiedzmy, przejawach aktywności tego ruchu na skalę taką globalną, ale także na taką skalę lokalną. I przechodząc do kwestii historycznych, no to jak zapewne wiecie, ruch powstał w 2008 roku jako taki efekt uboczny w pewnym sensie filmu internetowego Zeitgeist Addendum, reżyserowanego i stworzonego przez Petera Josepha, ponieważ na samym końcu tego filmu, po przedstawieniu problemów obecnego świata oraz dostępnej alternatywy jako gospodarki opartej na zasobach, promowanej wtedy tak naprawdę tylko i wyłącznie przez projekt Venus, organizację założoną i prowadzoną przez Jacques'a Fresco, na samym końcu tego filmu zaproponował między innymi, żeby dołączyć się do ruchu. Była pokazana strona internetowa, no i pojawił się taki tekst narratora, że dołącz do ruchu, razem stwórzmy największy taki ruch społeczny właśnie, który będzie promował tego typu zmiany. I tutaj z tym wiąże się taka ciekawa anegdota, że jedna z osób, które występowały w tym filmie, jeden z aktorów, który pomagał Peterowi Josephowi i jest jego znajomym, opowiedział taką anegdotę, że po stworzeniu tego filmu, po wypuszczeniu go w internet, założeniu tej strony internetowej, Peter Joseph tak naprawdę obliczał, że pojawi się tam kilka setek, może z 1000 osób wejdzie na tę stronę. Natomiast w momencie premiery, gdzie ten film trafił do internetu, no to nagle serwery zaczęły padać, ponieważ tam kilka tysięcy osób naraz próbowało w pewnym momencie wejść i po prostu serwer nie miał takiej przepustowości. I zupełnie to zadziwiło Petera, bo się w sumie nie nastawiał na to. I de facto stał się w pewnym sensie założycielem przez to ruchu i do tej pory właśnie jest taki takie pojęcie wśród wielu osób, które mówią o ruchu, że Peter Joseph jest tym założycielem i powiedzmy liderem, o czym będę mówił za chwilę, kiedy będę mówił o strukturze. No ale tak to się zaczęło. I po dwóch latach, to było w 2008 roku, po dwóch latach w kwietniu 2010 roku, powiedzmy, światu biegła taka informacja, ruch mówi o tym, że ma 380 tysięcy zapisanych zwolenników. Tutaj oczywiście ciężko jest to w jakiś sposób konkretny ująć taką jakąś jedną dobrą liczbę, ponieważ ruch sam w sobie nie ma żadnej listy członków, nie ma nigdzie możliwości zapisania się do tej organizacji w żaden sposób, tylko to było obliczone na zasadzie zapisów do newslettera. I 380 tysięcy w ciągu dwóch lat to tak naprawdę czyni ruch Zeitgeist jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się tego typu ruchów społecznych, takich oddolnych ruchów społecznych, z tak nietypową strukturą, o której zaraz też Wam powiem. Obecnie w 2013 roku jest to obliczane na ponad 500 000 osób. Tak jak dzisiaj sprawdzałem, na wrzesień 2013 mamy 523 tysiące osób z jakimś tam jeszcze dodatkiem zapisanych na samego newslettera. Natomiast chapterów, czyli tak zwanych takich grup lokalnych, powiedzmy, można naszukać się po kilkadziesiąt praktycznie na każdym kontynencie. Głównie oczywiście w Europie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie praktycznie każdy stan obecnie i każdy kraj w Europie ma jakąś taką grupę aktywistów. Podobnie ma się kwestia w Ameryce Łacińskiej. Azja i Afryka są też na tej mapie, jednak tam jest troszeczkę mniejsze niż w Afryce, ale pojawiają się cały czas nowe te chaptery, nowe te grupy. Oczywiście w sposób utrudniony jest to tam. I z takich jeszcze ważnych elementów, jeżeli chodzi o historię ruchu Zeitgeist, trzeba dodać 18 kwietnia 2011 roku, kiedy to na jednym z takich spotkań globalnych, na których normalnie spotykają się koordynatorzy i ludzie z całego świata, żeby dyskutować o tym, co robić dalej, co się u nich działo do tej pory. Zawitała też Roxanne Meadows, czyli tak jakby współpracowniczka i partnerka Jacques'a Fresco z projektu Venus, który do tego czasu, czyli tak naprawdę przez 3 lata, był promowany przez ruch Zeitgeist.
żeby powiedzieć, że niestety, ale projekt Venus chce zrezygnować z jakiegokolwiek powiązania z ruchem Zeitgeist. Chcą, żeby te dwie grupy, te dwie organizacje działały niezależnie od siebie. No i tutaj różnie ludzie opisują, dlaczego tak wyszło, dlaczego i kto tak naprawdę od kogo się odciął. To nie jest tak na dobrą sprawę w tym momencie tak istotne. Jeżeli chcecie, zalecam, żeby poszukać sobie, można to znaleźć i porównać zdania tych obu grup. Na dobrą sprawę, co z tego wynikło, to, że ruch Zeitgeist przestał skupiać się na promowaniu osoby Jacques'a Fresco, jako jednego z tak naprawdę propagatorów, tego, który może zebrał do kupy cały ten projekt tego systemu gospodarki opartej na zasobach, ale tak na dobrą sprawę był tylko jednym z osób, które nabudowywały wiedzę na ten temat. I przestał ruch Zeitgeist też promować jedną organizację, właśnie projekt Venus, a skupi się bardziej na współpracy z różnymi organizacjami i na promowaniu stricte rozwiązań właśnie zebranych pod takim, powiedzmy, zbiorczym tytułem gospodarki opartej na zasobach. Także od tamtego momentu ruch Zeitgeist działa sobie samemu. Projekt Venus jako organizacja też działa sobie, mają własne struktury i tak naprawdę na dobre nam to wszystko wychodzi, bo teraz są dwie niezależne struktury, które promują ten sam pomysł, więc mają zapewne też większy zasięg. Także taka jest, powiedzmy, historia ruchu Zeitgeist w pigułce. Jeżeli chodzi o strukturę, no to tutaj najważniejszym takim elementem, który trzeba by od razu zaznaczyć, to jest właśnie ta autonomiczność i nastawienie na tak jakby samowystarczalność każdego elementu, każdej grupy w całej tej strukturze. I o co chodzi? Ruch Zeitgeist nie ma jako takiej sztywnej struktury, nie wiem, władzy czy organizacji. Jedynie wyróżnia się takie, powiedzmy, poziomy, na których jest pewnego rodzaju struktura taka szkieletowa. Mówię tutaj o tym, że na takim najniższym poziomie, powiedzmy w mieście, w miejscowości jakiejś jest chapter, jak to my nazywamy, czyli taka grupa lokalnych aktywistów, która ze sobą się spotyka już fizycznie, widzi się nawzajem i zna i działa jakoś razem. I to jest, powiedzmy, taki poziom regionalny, lokalny. Na wyższym poziomie można znaleźć takie podobną strukturę, ale już łączącą kilka miast ze sobą, na przykład w jedno województwo, czy powiedzmy w jakiś region, czy stan, tak jak jest to w Stanach Zjednoczonych. No i wyżej mamy już wtedy poziom taki krajowy, gdzie na przykład w Polsce byłoby to wszystkie miasta i wszystkie województwa, tak jakby komunikujące się ze sobą razem. Wyżej oczywiście kontynent i ostatecznie jest ten globalny taki poziom, gdzie aplikują się wszystkie te grupy, o których mówiłem wcześniej. I ważnym elementem tego jest to, że wyższe poziomy nie mają tak jakby wpływu na to, bezpośredniego wpływu na to, co te grupy na niższych poziomach robią. To są tylko struktury komunikacyjne, można powiedzieć, a nie struktury władzy. Czyli powiedzmy, nie ma kogoś, kto siedzi na samej górze, na tym stopniu globalnym i wydaje rozkazy, że wyróbcie to, wyróbcie tamto. Tak samo jak na poziomie, powiedzmy, krajowym w Polsce, czy w jakimkolwiek innym kraju, nie ma czegoś takiego, że ktoś siedzi, prawda, jest jeden człowiek, który rozdziela wszystkie karty. Nie, tu jest właśnie ten element autonomiczności bardzo istotny. Jak to było powiedziane, jest to pierwszy ruch, taki prawdziwy ruch, który rzeczywiście swoją strukturę odzwierciedla strukturę internetu. Czyli jest rozproszony i wszystkie te elementy mogą działać sobie niezależnie od tego, co się dzieje z innymi elementami w całej tej sieci, ale są ze sobą powiązane i wymieniają się informacjami, wymieniają się doświadczeniem, wymieniają się nawet energią czy pomocą sobie wzajemną. I cała ta struktura jest stworzona po to, żeby właśnie wspomagać tą wymianę, żeby jeżeli w jednym kraju zostanie jakiś pomysł opracowany, żeby go nie opracowywać na nowo od początku w innym kraju, tylko ewentualnie przetłumaczyć, jeżeli są jakieś bariery językowe. I tutaj też dochodzimy do właśnie tej kwestii podejmowania decyzji i struktury, nazwijmy to, władzy. W ruchu Zeitgeist nie mówi się o przywódcach, czy o przewodniczących, czy o liderach, natomiast używa się nazwy koordynator. I nie bez powodu, ponieważ koordynator w swej funkcji różni się diametralnie od na przykład przywódcy w ten sposób, że koordynator ma tylko funkcję w pewnym sensie reprezentacyjną, a tak naprawdę są dwie funkcje.
jedna to jest reprezentacyjna, taki hub, powiedzmy, komunikacyjny, taki węzeł komunikacyjny między tą grupą, które koordynuję, a innymi grupami koordynowanymi przez inne osoby. Także przez takiego koordynatora przechodzą, powiedzmy, informacje, na przykład co się dzieje na świecie, w innych grupach, i on mówi światu, powiedzmy, co się dzieje w jego grupie. A druga taka funkcja, którą pełni koordynator, to jest właśnie, no jak sama nazwa wskazuje, koordynowanie, czyli mówienie o tym, że mamy takie projekty, ogarnianie, powiedzmy, tego, co się dzieje, i pomoc innym osobom, które w danej grupie funkcjonują i działają i są aktywne, żeby te działania były skoordynowane, żeby były efektywne i żeby nie powielać, powiedzmy, wysiłków, jeżeli to nie jest potrzebne. I sposób, w jaki, powiedzmy, próbujemy działać, to jest to, żeby ten koordynator, mimo że ma tą funkcję reprezentacyjną, nie miał żadnej takiej właściwie określonej władzy. Czyli decyzje, które są podejmowane, nie są podejmowane jednogłośnie przez takiego koordynatora, tylko raczej jest to efekt pewnego schematu, w jaki próbujemy działać. I ten schemat ma kilka takich poziomów. Idealnym rozwiązaniem jest, kiedy dochodzimy po prostu do decyzji. Czyli ona nie jest podejmowana w żaden sposób, ale jest tak jakby dojście do niej opiera się na sile argumentów i faktów i dowodów, które świadczą za tym, żeby wybrać to rozwiązanie, a nie inne, w odróżnieniu od obecnie panujących metod zarządzania, czyli opartych o opinię i o to, że ktoś narzuca swoją wolę innemu, ponieważ jest w pozycji, żeby to zrobić. Jeżeli nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiej ilości, powiedzmy, przekonujących dowodów, żeby jakąś konkretną decyzję podjąć, żeby była definitywnie lepsza od innych, bo niestety żyjemy w takim świecie, gdzie badanie, powiedzmy, sytuacji w danym regionie czy w danym obszarze, którym się zajmujemy, jest zbyt kosztowne, trzeba by wynająć specjalistów, czy po prostu nie mamy dostępu do takich danych, bo one są w jakiś sposób tajne. Wtedy idziemy do drugiego takiego sposobu, w którym próbujemy szukać porozumienia, czyli szukanie konsensusu. Konsensus polega na tym, że szukamy takiego rozwiązania, które zadowala wszystkich. Jeżeli ktoś oglądał Piękny Umysł, John Nash właśnie był w pewnym sensie twórcą takiej teorii, która mówi właśnie dokładnie o tym. Czyli szukamy takiego rozwiązania, które może nie odzwierciedla dokładnie tego, co każdy z nas by chciał, ale jest czymś, na co wszyscy się zgodzą bez walki, bez jakiegoś tam niezadowolenia. Jeżeli to jest niemożliwe, przechodzimy do kolejnego etapu, takiego niższego, czyli szukanie kompromisu. Kompromis różni się od konsensusu tym, że jest to po prostu decyzja, na którą wszyscy są w stanie się zgodzić, chociaż niekoniecznie, powiedzmy, jest im z tym po drodze, ale są w stanie to zaakceptować, oddać część swoich zamierzeń czy planów, żeby jakoś ten cały projekt posunąć do przodu. I jeżeli to nawet się nie uda, no to wtedy zostaje nam tylko to, co nazywamy demokratycznym głosowaniem. Oczywiście tego typu szczeble nie są tak od siebie oddzielone, jak tutaj wam powiedziałem, po prostu jest to taki dynamiczny proces, który dzieje się na różnego rodzaju spotkaniach, czy to w internecie, czy to na żywo, ale mniej więcej tak schodzi to w tym kierunku i staramy się cały czas, żeby decyzje, które są podejmowane w danej grupie, były właśnie przedstawieniem najlepszego możliwego rozwiązania, jakie jesteśmy w stanie w ogóle wymyślić. I tutaj powrócę właśnie do tej kwestii koordynatora. Uczymy się cały czas, żeby mimo, że ktoś jest w takiej grupie, kto koordynuje, kto ma może największą wiedzę na temat tego, co się dzieje akurat w danej społeczności, w danej grupie, żeby inni też umieli zachowywać się autonomicznie i żeby umieli działać bez konieczności jakiegoś takiego nadzoru z góry. Ale jak wiecie, żyjemy w środowisku, w którym od tak naprawdę przedszkola, przez szkołę podstawową, przez studia, aż do miejsc pracy, w których większość z nas gdzieś tam jest, istnieje struktura władzy oparta o jedną jakąś centralną jednostkę, która ma moc narzucać swoje zdanie innym i po prostu jesteśmy do tego przyzwyczajeni, jesteśmy tego nauczeni, mamy to wgrane. Więc niestety ten system, o którym mówiłem, nie zawsze sprawdza się w praktyce. Jeszcze długa droga przed nami, żeby
weszło to w nas i zaczęło to działać. Najlepszym przykładem tego jest właśnie Wrocław, w którym w momencie, kiedy mieliśmy dwa spotkania w tygodniu w pewnym momencie, całkiem dużo liczby osób, paręnaście osób zazwyczaj przychodziło. W momencie, kiedy zniknęła osoba koordynująca, częstotliwość spada do jednego na dwa miesiące, z czego to jedno spotkanie tak na dobrą sprawę było takim bardziej spotkaniem przy piwie i luźną dyskusją niż jakimś konkretnym organizacyjnym. Także nie zawsze to działa tak, jakbyśmy chcieli, ale już po tych 5 latach, kiedy ruch Zeitgeist w ogóle istnieje jako zjawisko, a w Polsce działa powiedzmy od 4 lat tak bardziej aktywnie, widać bardzo dobre i dobrze rokujące postawy tego, że wykształciła się teraz na przykład taka większa grupa koordynatorów w różnych miastach, którzy sobie razem współpracują, nawet jeżeli ktoś z nich zniknie z jakichś powodów, czy to osobistych, czy innych, niezależnych od niego, reszta potrafi dalej kontynuować, nie jest, nie wiem, osierocona w pewnym sensie. Tak? I jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób można się dowiedzieć o ruchu z jego działalności, to tutaj warto byłoby wymienić kilka takich najbardziej widocznych elementów. Oczywiście jest ich więcej, ale powiem tylko o nich. Przede wszystkim takie globalne wydarzenia, które dzieją się raz do roku. Pierwszy z nich to jest tak zwany Z-Day, czyli Zeitgeist Day, nazywany też Dniem Świadomości, który zazwyczaj dzieje się około 15 marca każdego roku, plus minus. Zazwyczaj jest to jakiś weekend najbliższy 15 marca. I to jest, jak sama nazwa wskazuje, Dzień Globalnej Świadomości, organizowany przez lokalne grupy, lokalne chaptery w taki sposób, z takim rozmachem, jaki jest dla nich dostępny. Czyli jest zazwyczaj główne wydarzenie, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to gdzieś tutaj w Europie, tak jak było na przykład 2 lata temu w Londynie, które przyciąga tak jakby największą uwagę, oraz są mniejsze i może to być od takiego olbrzymiego na parę tysięcy osób do takiego małego na paręnaście osób z wyświetleniem filmu i małą jakąś prezentacją. Sama forma nie jest tak ważna jak sam fakt zaistnienia tego wydarzenia i tego, że nie jest narzucony odgórnie jakiś schemat. Każdy w swoich tych chapterach lokalnych przy pomocy takich środków, jakie ma, organizuje coś, żeby pokazać, że rzeczywiście przekonuje go ta idea, że przekonuje go to, o czym mówi ruch Zeitgeist jako całe to zjawisko i chce promować je dalej. I na przykład od właśnie tych ostatnich lat to ilość tego typu wydarzeń mieści się w granicach 200, 300, nawet 400 na całej naszej planecie, więc to już jest dosyć duże osiągnięcie. I podobnie ma się z innym wydarzeniem, które jak Z-Day jest powiedzmy taki bardziej lewopółkulowy, to taki bardziej skupiony na naukę, prawda, na konkretne informacje i takie podejście, powiedzmy, oparte na faktach. Jest też wydarzenie bardziej takie, powiedzmy, prawopółkulowe, artystyczne, nazywane Zeitgeist Media Festival, które dzieje się, powiedzmy, w wakacje, rokrocznie od bodajże 3 lat jest praktykowane i też skupia ludzi z zewnątrz, jak i z ruchu wokół właśnie tych idei, ale na zasadzie jakichś przedstawień, jakichś koncertów muzycznych, tak żeby pokazać, że ten aspekt też nie jest nam obcy, że to też jest bardzo ważny element całego naszego społeczeństwa, całej naszej kultury i to też nabiera rozmachu i coraz więcej tego typu wydarzeń jest organizowanych i coraz większego kalibru osobistości tam biorą udział, mówię tutaj o artystach, o muzykach. Kolejnym takim przejawem aktywności, który bardzo polecam, żeby się z nim zapoznać, to są audycje radiowe w takim portalu Blog Talk Radio. Tam jest audycja co tydzień wydawana, praktycznie godzinna do 2 godzin, nazywana TZM Global Radio. To są programy radiowe prowadzone przez koordynatorów z różnych krajów tutaj na świecie, plus przez takie osoby jak Ben McLeish, który jest jednym z takich bardziej znanych, powiedzmy, propagatorów ruchu. I tematyka jest bardzo różna. Najczęściej dotyczy to
po części opisania tego, co się dzieje w ruchu aktualnie, ale też na przykład przedstawienie jakiejś ciekawej osoby wraz z wywiadem z nią, przedstawienie jakiejś ciekawej książki, jakiegoś filmu, czy ogólnie dyskusja na tematy w jakiś sposób aktualne teraz, na przykład w 2013 roku, teraz mamy kwestię Syrii, tego czy tam będzie wojna, czy nie. A te tematy też są poruszane. Naprawdę jest to niesamowita skarbnica wiedzy i polecam wszystkim, żeby do niej zajrzeli. Niestety są na razie tylko po angielsku, no, więc jeżeli ktoś nie zna angielskiego, no, to nie ma do niej dostępu, ale jak ktoś ma, polecam. Dodatkowo, tak jak mówiłem, żeby ruch osiągnął jakąś taką spójność, mimo braku odgórnej koordynacji, musi być po pierwsze jakaś wspólna idea, która łączy to, to jest właśnie podejście naukowe oraz gospodarka oparta na zasobach jako obecnie najlepiej zorganizowany, najlepiej rokujący system gospodarczo-społeczny, a po drugie wymiana informacji i komunikacji. Tutaj zapewnione jest to przez taki program TeamSpeak, na którym co tydzień, czy co dwa tygodnie to się zmienia, w środę około północy naszego czasu jest spotkanie takie globalne, na które przychodzą przede wszystkim koordynatorzy, a tak naprawdę każdy ma tam wstęp. Można wejść, zobaczyć wszystkich tych ludzi. Jest to rozmowa głosowa, także nie zobaczymy ich powiedzmy na żywo, ale można ich usłyszeć, posłuchać o tym, z jakimi oni problemami się spotykają, z jakimi projektami wychodzą, jakie projekty wykonali już i co się u nich dzieje w kraju. Jest to naprawdę bardzo motywujące i polecam, bo niesamowitych rzeczy można się dowiedzieć. No i oczywiście cała masa produkcji takich internetowych, ponieważ tylko do nich możemy mieć dostęp, typu artykuły, kanały na YouTube, czy różnego rodzaju inne publikacje wypuszczane w sieć. Tutaj już trzeba samemu sobie poszukać. Jest na przykład też forum ruchu CiteGS, jest blog ruchu CiteGS, jest taki portal Cite News, na którym, a to akurat Niemcy głównie go prowadzą, są umieszczone najciekawsze informacje dotyczące nowinek technologicznych, ale także nowinek z dziedziny psychologii czy psychologii społecznej. Naprawdę niesamowite rzeczy można się dowiedzieć i to wszystko jest ułożone właśnie w takim kontekście już bardziej świadomym. Powiedzmy nie, że jest taka technologia i koniec, tylko jest taka technologia, ona tak i tak i tak może wpłynąć na funkcjonowanie naszego systemu czy nas samych. Także pod tym kątem ruch CiteGS dosyć aktywnie istnieje w sieci, a do tego jest jeszcze ta druga strona lokalna, w której ludzie wychodzą na ulicę, czy na przykład podczas jakichś manifestacji, nie bezpośrednio manifestując razem z ludźmi, ale bardziej pracując z nimi, rozmawiając z nimi o tym, że sam protest tak jakby niewiele może wnieść, natomiast trzeba pracować nad zmianą tego systemu od podstaw. Różnego rodzaju inne projekty, typu One Planet Project, gdzie aktywiści ruchu CiteGS wychodzili na ulicę, żeby zadawać takie proste pytania odnośnie naszej całej sytuacji globalnej i przez to rozpoczynać, mieć takie powiedzmy sposób na rozpoczęcie rozmowy o tym, co tak naprawdę można z tym wszystkim zrobić. Nawet nie wiadomo w tym momencie już na 100%, który chapter, który kraj wyszedł dokładnie z tym pomysłem. Można się do tego doszukać, ale to nie jest ważne. Ważne jest, że ludzie zaczęli wychodzić tak naprawdę na całej planecie i w wielu różnych krajach ten projekt się odbył. Natomiast tak już kończąc, chciałem tylko powiedzieć pokrótce, jak to wygląda w Polsce. Obecnie mamy takich powiedzmy 5 ośrodków, gdzie przynajmniej mamy tą komunikację zapewnioną i jest jakaś taka współpraca i aktywność, są to Bydgoszcz, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław. Tutaj w każdym z tych miast są jacyś ludzie, z którymi mamy kontakt i bezpośrednio działamy, ale też wiemy i mamy taki sporadyczny kontakt też z innymi miastami, gdzie też są ludzie i oni też działają sobie właśnie powiedzmy w duchu, w tym takim toku myślowym ruchu CiteGS, ale niekoniecznie w jakiejś takiej spójności z nami, to też jest w pewnym sensie dobre, chociaż obrazuje, że ten system działania takich autonomicznych grup też potrafi funkcjonować w taki sposób i tutaj w Polsce i od momentu, kiedy na kanale Planet zostały wyświetlone filmy właśnie z serii CiteGeist, ten ruch w Polsce zaczyna nabierać tempa i coraz bardziej jest rozpoznawalny i ludzie zdarza się już coraz częściej, że słyszeli o nim i mają jakieś pojęcie, także tak naprawdę możemy tylko się spodziewać wzrostu aktywności w tym obszarze
i wzrostu zainteresowania całą tą tematyką, a od nas będzie zależało, w którym kierunku to pójdzie i jak bardzo optymalne będzie to nasze działanie. Także zachęcam do zapoznawania się w większych szczegółach z tym, o czym tutaj teraz tylko powiedziałem. No i przede wszystkim do zapoznania się z tym, co nazywamy gospodarką opartą na zasobach, ponieważ to jest ten trzon, który jest dużo ważniejszy niż sama struktura, niż sam ruch, niż cała ta aktywność. Także zapraszam do zgłębiania swojej wiedzy na ten temat. Dzięki.